Witajcie, kolejny dzień, znowu zaczynam pomalowana, jesteśmy dalej we Wrocławiu. Dzisiaj przed nami długa trasa i nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądał ten vlog. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że jedziemy po prostu do Warszawy. Może tam się coś uda ogarnąć. Harwiszon sobie już leży, jak zawsze trzeba dać dawkę Harwola. Nie mam na dzisiaj nagranych kalendarzy eventowych, więc nagram je w Warszawie. Ja teraz z mamą muszę ogarnąć rzeczy jakieś do szkoły, z jakimiś księgowościami. Ja nie ogarniam, ale mama ogarnia, więc to zrobimy. No i tyle na ten moment. Moi drodzy, jako że na dzisiaj nie ma za dużego kontentu, postanowiłam wziąć moją mamę i moją siostrę, Monia i Iga, i zrobimy wielki test, jak dobrze mnie znają, jako że nie mieszkam już z nimi 2 lata. Zobaczymy, ile zdążyły o mnie rzeczy zapomnieć, a ile pamiętają. Trochę się stresują, ale to nic, dacie sobie radę, dziewczyny. To jest zarąbisty quiz, na pewno sobie dacie radę. Są łatwe pytania. Pierwsze pytanie: jaki mam kolor oczu? Musicie zapisać na kartce i na 3-4 odsłonić. Ja zasłaniam swoje oczy, żebyście nie widziały. No, ja już. A ty? Ja tak? Tak? Nie, chwila. Jezu, co ty na dwoma? No weź, nie żartuj sobie nawet. Poczekaj, okay. Bo no dobra. No, okej. 3, 4. Co napisałyście? Piwne. Brązowe. No. Ja mam zielono-brązowe chyba. Czy wiesz, że ja ostatnio jak patrzyłam właśnie, jak no, filmik oglądałam, no ty masz takie, ale bardziej idą w brąz. No idą bardziej w brąz, więc zaliczam wam dziewczyny. Ale zielonego też, ale bardziej w brąz, no. Dokładnie tak, to data urodzenia, czyli dzień, miesiąc i rok. Wszystko. Gotowe? Pokażcie, co napisałyście. Nie wiem, czy widać to nawet w kamerze, jak nieco. 5 sierpień 2003. Super, brawo, macie po punkcie. Proszę tutaj montażysta przyznać punkty. Kolejne pytanie, easy. To czy to? Słone czy słodkie? Proszę bardzo. To jest łatwe. Łatwe? A ja nie wiem. No właśnie. Ja wiem, że ty nie wiesz, ty mnie nie znasz, ty ze mną nie rozmawiasz w ogóle. 3, 4. Słone. Brawo! Jak wam dobrze idzie! Elegancko, następnie z pytań. Ale to było łatwe, bo ty tak jak ja, ja też wolę słone. Natomiast zawsze. Igunia, ty nie, też? Ja nie, ona też słone. Słodkie, jakbyś zadała takie pytanie, ja bym odpowiedziała, że słodkie. Ja bym napisała, że słone, ona zawsze chipsy je. No. I zawsze jak są w takiej szafce, to ona je przynosi i zjada. Ale też je. No jak są, to trzeba zjeść, ale tak samo z siebie to bym... To rzadko kupuję. Gdzie byłam ostatnio na wakacjach? Ostatnie miejsce, ostatnie państwo, w jakim byłam? Nie wiecie? Ja mam 3 w głowie. Wróciłam tydzień temu chyba, albo 2. No przecież, no jak można nie wiedzieć, na Instagramie nawet pod każdym zdjęciem oznaczałam lokalizację. Ale ja mam 3 w głowie, ale... Musisz wybrać jedno i zaliczę, jak będą 3 wypisane. No stara, to było proste przecież. Proste? Tak, no ba. A dla ciebie? No, gdzie ona była teraz? No gdzie ja teraz byłam? Ja nie wiem. Tam, gdzie małpy nagrywałam sobie. No to wiem, ale nie wiem. No to strzelaj. Ale to jest to na M? No nie, na właśnie to była wcześniej. Nie podpowiadajcie sobie! To jest rywalizacja, czemu ty jej podpowiadasz? Każda mała córka. No dobra, 3, 4. To ja już podpowiedziałam się. A dobrze ma, tak. Tak. Myślałam, że jakieś Monako albo coś. Tak. Yes. Dobra, za oszustwo ty dostajesz 0,5 punkta. Bo pytałaś, czy na M, czy na K, a ty podpowiadałaś, więc ty też dostajesz 0,5 punkta. Mają po 0,5 punkta teraz. Jak miał na imię mój pierwszy chłopak z przedszkola? No nie, no wy jesteście za dobre. Ale ty dajesz takie proste, daj coś trudniejszego. Ja, no się... dałam wam Kostarykę, to sobie podpowiadałyście na serio, no bez sensu. No. 3? No dobra, masz? Widzę już. 3, 4. Igor. Dobrze. Dobra, macie teraz trudniejsze. Jakiej rasy jest Harwol? I skąd się wzięło jego imię? To macie 2 w 1, możecie zdobyć 2 punkty na tym, jeżeli odpowiecie na 2 od razu. Jakiej rasy jest Harwol i skąd się wzięło jego imię? I teraz nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja nie pamiętam. Czyli się poddajesz? No. Nie strzelasz nawet? Nie, bo jest tyle różnych ras. A ty? No, a ja pamiętam połowę tej rasy. A ja nawet nie wiem, czy takie coś istnieje. Ale wy jesteście wszystkie 2 w ogóle. Ja muszę was odgradzać tutaj. No nie podglądaj je. Bo ja nie mam tam w ogóle coś, co nie istnieje. No dobra, macie zapisane. To pokażę. Ja tylko wiem, że z jakiegoś serialu. Tak, imię jest no dobrze. Z jakiegoś serialu, ale nie wiem jakiego. No dobrze, to wam zaliczę. Macie po punkcie, że imię jest... O, szkocki pro, brawo. Tak? 2 punkty. Tak? 1 punkt. Przegrywasz. No, zapomniałam. To jest też łatwe. Dobra, no to teraz możecie odrobić na tym, ile mam tatuaży.
No, bo ja to wiem. O, liczymy. Tak? Poczekaj, ja muszę policzyć. A nie podglądaj. Czyli... Ze swoim co? Ty już masz? Nie no, licz w sumie. Ja posłucham. Cztery masz. Cztery. Ale nie wiem, czy nie pięć. Poczekaj. Cztery ja mówię. Aha, Iguniu, ty miałaś już, mówiłaś. No ja cztery. Dobra, czyli sześć. Cztery sześć. I sześć. Uwaga. A masz pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A już sześć? Nie widać go, ale jest jaki tutaj nowy. Aparat, tygrys, 2003, kobieta. Słońce. Słońce 2003. Jezus Maria, zapomniałam o tym. Przecież ty masz... Nie, pierdolę. No jeszcze ten nowy co zrobiłam teraz. Lodun, Iguniu, ty wiedziałaś. No ja zapomniałam. No, nie, no, bo nie widziałam. Rozwalasz mamitę. Kolejne poległam pytanie. Poległam na tym pytaniu. Poległyście, ale mam bardzo łatwe pytanie dla was. No. Za łatwe chyba wzięłam, bo kolejne to jest... Ale to chyba przez ten stres tutaj. Przez ten stres. Tak, to ewidentnie dlatego zapominasz. No. Czego się najbardziej boję? Największy lęk, największa panika. Macie odpowiedzi? Mhm. Pokażcie. Tak. Robaki, igły i robaki. Nie, robaki nie aż tak jak igły. Ale przecież chodzisz też, ze mną na szczepienia, to... Ale robaki też, chodzę z tobą, do lasu chodziłam. Ale to nie, no, nie wiem, co się działo. Ale ja teraz chodzę po lasach w Kostaryce, łaziłam, widziałaś logi, to normalnie. No nie, no, no igły to była odpowiedź, na którą ja oczekiwałam. Nie widziałaś. Wiedziałam. Też igła, dam robaki. Ale robaki, igły, jedno i drugie. Ale igły bardziej, fakt. Igły zawsze jest panika, no. Ryk, płacz. Czekaj, nie mam, wezmę to sobie, to może. Dobra, dam wam ostatnie pytanie, bo już się pytania skończyły, ale imię mojej na ten moment najbliższej koleżanki z Warszawy. Ja ją uznaję za taką najbardziej zawsze pomocną. Mm-hmm. Ja już mam. Nie, a ty nie pamiętasz imienia, ale wiesz jak wygląda? No. To możesz opisać ją, jeżeli to już twoja ostateczna odpowiedź. Ja wiem, kolor włosów. No to bez brunetka. Sensu. Albo no to bez sensu. Zajmuje, to albo masz, czym się zajmuje. No to czym się zajmuje. Ale, o, może ja czym wiem. Się zajmuje, nie wiesz, może nie oglądam. No to, a ja wiem. Miałaś 50... Nie, to jednak dam na ten. Miałaś 50% odpowiedź, albo brunetka nie. Albo blondynka. No to ewentualnie ruda. Albo? No właśnie. Tak. To twoja aha, odpowiedź? Dobra, no. Bo ja... Tak, ale dobrze. Znaczy chciałam, że dobrze napisała, że tak, tak, napisała Darskość, więc to Darskość i tu Karolina. Tak, ja Karolinę uznaję za taką osobę. Czyli wygrała Iga tym razem. Także brawo, gratulacje Iga. Byłaś niesamowitym zawodnikiem, ale ty również. Ale rozumiemy stresik, wiadomo, pierwszy raz przed kamerą, tak bywa czasem. Dobrze, kochani? Ej, ogarnijcie, że Iga jedzie z nami do Warszawy. Pierwszy raz będziesz w Warszawie? Nie, kiedyś byłaś już, ale tak na chwilę. Dobra, wróciliśmy wszyscy. Iga z moją walizą poniosłam kota. Co myślisz o moim mieszkaniu? Już się zamknął? Tak, będziesz tutaj mieszkać przez 4 dni. Ładnie. To tyle? Tak. Dobra, to tyle, ładnie, ładnie. O, weź spróbuj mojego jednego piernika, który robiłam jakiś czas temu na odcinkach. Co? Nie da się ugryźć. No Kasper mówił, że są twarde. Poważnie. No Kasper mówił, że są twarde, ale nie wiedziałam, że aż tak. Naprawdę? Daj gryza. No to są łamacze zębów. Witajcie, jako że przyniosłam Igę, która jest troszeczkę mała, to musimy otworzyć razem kalendarze adwentowe. Cieszysz się? Ile masz kalendarzy? Wstyd się przyznawać, nie mów na. Szukamy dziewiętnastki w naszym kalendarzu, powiem ci, że to jest jeden z moich ulubionych. Szukamy dziewiętnastki, gdzie tu jest 19? O, ja widzę, mam pierwsza. To trzymaj. Oh shit. I otwieraj się, ale ciężkie, to jest coś chyba zajebistego. Musisz to otworzyć, ty masz paznokcie, nie to co twoja starsza siostra. Wow, no to są takie dziwne rzeczy, czekaj, ja pokażę. Rzecz, którą dzisiaj otrzymaliśmy jest to... To jest portfel? Ja nie wiem nawet na co to jest, dajcie mi znać, to je może... Na kartę chyba. To na karty takie? Jezu, ale wsiurskie. A nie, pokaż. Chcesz wziąć sobie? Możesz sobie wziąć. Także kolejny kalendarz jaki mamy. To jest strasznie nudny kalendarz, nienawidzimy go wszyscy, prawda? Tutaj są tylko ampułki i przez 3 dni są takie same. I 4 dnia jest jakaś nowa i potem kolejne 3 dni są znowu takie same. Gdzie tu jest 19? I tutaj jeszcze jest tak głupio, że ja ledwo co widzę, gdzie jest taki numerek. Tutaj, o, tu jest 19, udało mi się znaleźć. To jest... Rose Gold Energy. No i dzisiaj jest 3 dzień, kiedy mamy znowu tą ampułkę. Jak już ją się otwiera, ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest na początku. Tak, o,
i to po prostu rozrywasz i sobie na twarz sobie wklepujesz. Nyx, to co wylosujesz, to możesz wziąć. Zobaczymy, czy wylosuje dobre. 19. To jest akurat po kolei, więc jest easy. Także otwieraj, pomóc ci, bo ty z tymi pazurami sobie rady nie dajesz w życiu chyba, co? O, jest, jest. No nie no. Zawsze ten. Zawsze są jakieś pomadki, ja lubię jakieś takie pomadki. A tym razem co mamy? Co to jest? Jakiś cień chyba, nie wiem. Jak to się nazywa? Pigmenty. Tak, pigment. Czyli taki cień tak naprawdę, tylko że mamy kolor, który... Gdzie w takim wyjść? Dokładnie tak, czekaj, zrobimy. No jest to kolor mocny dla fanów make-upu, a ja już ostatnio przestałam być taką fanką i nie robię sobie jakichś makijaży. No, ale ładnie się świeci. Fajnie. Dobra. Następne, możesz zjeść dzisiejszą czekoladę. W ogóle ja mam 3 otwarte czekoladki, których nie zjadłam, także możesz sobie wziąć którą, ale nie, dzwoneczek. Dzwoneczek, który był wczoraj, na który czekałam od 1 grudnia i go nawet nie zjadłam. Już zjadłam. Ja nie mam już żadnych oczekiwań. To co będzie, to będzie. O, otworzyłam. Bałwan. Bałwan? Mamy bałwana. Nie wiem, widać to będzie? Chyba nie. Nie będzie, czekaj, ja pokażę tutaj. Tymczasem mamy kawę. Kofeinę, coś dla starszych. Żartuję, bo zaraz będzie, że jestem niemiła dla ciebie. To są żarty, to przekomarzamy się. Jaki obstawiasz smak kawy? A nie wiem, jakie ubyśnią. Oboje, wszystko, są szarlotkowe, Oreo, jakiś adwokat, wszystkie były. Ja stawiam na czekoladową kawę. Wafelkowa. O, ma to sens. Zgadłaś? Tak. Żartuję, żartuję. Tym razem mamy Irish Cream. Nie mam zielonego pojęcia. Taka o, Irish Cream, nie mam zielonego pojęcia, jak ona będzie smakować. A jest wafelkowa? Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie sprawdzam, bo ja nie chcę sobie zdradzać. Kolejny kalendarz Belle Hypoallergenic. Widzisz 19? Co to? Kredka do ust. Ale ładna, ja ją biorę. Zajebista, ładny ma kolor chyba. No, ale czeka ładna. 19 jest dosyć duża. Jako, że to jest mój ulubiony kalendarz, to nie dam ci go otworzyć. Ja go otworzę. Pa, jakie duże. Zatem sprawdźmy was is das. Mamy tonik do twarzy, spory, jest naprawdę duży. Wydaje mi się, że nie jest on normalnych rozmiarów, ale też nie jest taką bardzo dużą miniaturką, więc superancko, bardzo się cieszę. I został nam ostatni kalendarz, kalendarz farwolowy. Patrz, sam nie wiem. Dobrze, kochani, także to były kalendarze adwentowe. Teraz się przebieramy, ubieramy i lecimy na kolację do naszego znajomego, ponieważ miał urodziny jakiś czas temu, więc idziemy z nim świętować, a jako że Iga przyjechała do Warszawki pierwszy raz, to zaczerpnie trochę ze mną warszawskiego życia. Widzimy się po kolacji. Nie palce. No to możesz mu dać na rękę i tak z płaskiej ręki, to cię nie ugryzie wtedy. Okej, jest 20 po północy, my wróciłyśmy od moich, znaczy byliśmy w knajpce, znajomym, jak było? W porządku. Było... W porządku, Iga się najadła i teraz tak, robi tutaj łóżko w salonie, żeby miała gdzie spać. Trochę się przejadła, więc robię jej miętę. Ja zmywam makijaż i idziemy spać. Także co na dzisiaj, dzisiejszego dnia. Dzięki wielkie za oglądanie filmiku i widzimy się jutro. Pa!